Bon dia! Z dzisiejszego podcastu dowiesz się, co ma wspólnego portugalska Wielkanoc ze sprawną pracą mózgu i uczeniem się języków obcych. Migdały są zdrowym i smacznym produktem, a ich jedzenie w Portugalii jest wręcz tradycją. Migdał w języku portugalskim to amêndoa. Pamiętaj, nie pomyl tego słowa z innym wyrazem, a mianowicie amendoim, który oznacza orzech ziemny. Co roku przed Wielkanocą sklepowe półki w Portugalii uginają się pod ciężarem migdałów w najróżniejszych kolorach i polewach. W tym okresie roku znajdziesz tam migdały w polewie z cukru, czekoladzie białej, mlecznej, czarnej, opruszone wiórkami kokosowymi, cukrem pudrem albo ciemnym kakao, smażone, pieczone, w skórkach i bez skórek. Tradycja jedzenia migdałów w Portugalii sięga starodawnego kultu płodności, którego symbolem były jaja oraz pogańskich świąt wiosny, które z czasem, w lekko zmienionej formie, stały się częścią tradycji chrześcijańskiej. Jaja, będące symbolem odrodzenia i nowego życia, pod względem kształtu przypominają migdały. Stąd też od XVIII wieku, najpierw we Francji, a później również w Portugalii, zaczęto dekorować na Wielkanoc nie tylko jaja, ale również migdały. W położonym na północy Portugalii regionie Minho wciąż żywa pozostaje tradycja wymiany jaj na migdały między niezamężnymi dziewczynami a młodymi kawalerami. Portugalczycy wiedzą, co robią, ponieważ migdały są prawdziwą skarbnicą substancji poprawiających pamięć. Po pierwsze, zawierają witaminy z grupy B oraz PP, które odpowiadają za stymulację pamięci i koncentracji, a dodatkowo wzmacniają wzrok. Witamina B6 w migdałach jest pomocna w metabolizmie białek, które odgrywają kluczową rolę w procesach naprawy komórek mózgu. Witamina E zapobiega zanikaniu zdolności poznawczych, zwiększa czujność i zachowuje funkcjonowanie pamięci. Aby Twój organizm lepiej ją przyswoił, zaleca się namoczyć migdały, a przed jedzeniem obrać ze skórki. Migdały posiadają sporo magnezu, który pomaga w walce ze zmęczeniem i stresem, oraz cynku, który chroni komórki mózgu przed wolnymi rodnikami. Zawierają też fenyloalaninę, która pomaga zapobiegać chorobie Parkinsona, a także zwiększa produkcję neuroprzekaźników, takich jak dopamina i adrenalina, substancji niezbędnych dla uwagi i pamięci, poprawiających umiejętności rozwiązywania problemów. Chcesz mieć sprawny mózg, szybko się uczyć i biegle władać językami obcymi do późnej starości? Wcinaj dziennie 5 migdałów, a zwiększysz swoją pamięć i pobudzisz umysł. Bon appétit i buo paschua!